Hej, hej. Dostaliśmy kolejną porcję newsów związanych z oczekiwaną, odświeżoną pierwszą częścią serii Mafia. Newsy przyszły w parze z wydaniem zremasterowanej drugiej oraz trzeciej części cyklu o porachunkach gangsterskich. Na pierwszą część musimy poczekać do sierpnia. Dokładnie już 28 sierpnia będziemy mogli na nowo przeżyć przygody Tomasa Angelo oraz powrócić do odświeżonego Lost Haven. Co nowego otrzymamy? Na pewno nowy silnik graficzny, a tego nie mogę się doczekać najbardziej. Silnik graficzny ma być dokładnie ten sam, który możemy zobaczyć w Mafii 3. Nie spodziewam się jakiegoś szoku graficznego, ale myślę, że wielu fanów będzie bardzo zadowolonych. Jeśli jesteście ciekawi, jak Mafia 1 może wyglądać, to zwyczajnie włączcie sobie Mafię 3. Jestem zadowolony również z tego faktu, że oprócz silnika graficznego dostaniemy również kilka innych nowości. Szczerze, odświeżona grafika nie sprawiłaby ogromnego zachwytu wśród graczy, ale wprowadzenie kilku dodatków już może zdziałać zdecydowanie więcej. Po pierwsze, dostaniemy nowe przerywniki filmowe. Ciekawi mnie, czy poprzednie zostaną zastąpione przez totalnie nowe, czy zobaczymy odświeżone cutscenki z dodatkowymi elementami. Musimy uzbroić się w cierpliwość, bo nie mamy więcej informacji na ten temat. Co więcej, ma być nowa ścieżka dźwiękowa i wypowiedzi głosowe. O ile chodzi o muzykę, to nie ma dla mnie problemu, że będzie ona inna niż w oryginale, chociaż była świetna. Jeśli chodzi o voice-overy, to mam trochę mieszane uczucia. Głównie z tego względu, że aktorzy do oryginalnej wersji byli dobrani znakomicie. Z drugiej strony wierzę, że Studio 2K wykona znakomitą robotę pod tym względem. Pojawiła się też mowa o eliminacji przestarzałych mechanik i wprowadzeniu nowych. Nie do końca wiemy też, o co dokładnie chodzi w tym momencie. Czy mowa o modelu prowadzenia pojazdów, czy o poruszaniu się i systemie strzelania? Myślę, że 28 sierpnia możemy otrzymać Mafię 1 z kompletnie nowym systemem sterowania, co będzie bardzo na plus. Mała ciekawostka. Podobno mapa miasta Lost Haven ma zostać powiększona. Mają być również przedmioty kolekcjonerskie, które myślę, że nie wpłyną znacząco na fabułę. Uwaga, pojawią się też motocykle, co jest bardzo ciekawe. Po ostatnich wiadomościach widać, że Studio 2K zaserwuje nam oryginał ze świetną już fabułą i doda do niego nowy system graficzny oraz system sterowania. Tak jakby wybrać najlepsze składniki i stworzyć świetną potrawę. Moim zdaniem jest to świetny ruch ze strony twórców, że biorą to, co najlepsze i łączą to z grą, która ma bardzo filmową fabułę. Wrócę na chwilę do remake'ów Mafii 2 oraz Mafii 3. Te możemy zagrać już teraz. Po tym, co zobaczyłem, jestem trochę zmartwiony, gdyż otrzymaliśmy zwykłe, nic nie wnoszące remastery. Mówię w tym przypadku o Mafii 2, bo jeśli chodzi o Mafię 3, to nie wprowadzono żadnych zmian. Mimo tego pocieszające jest to, że dostajemy Mafię 3 ze wszystkimi dodatkami. Przyznam szczerze, że nie odpalę pewnie Mafii 2 oraz 3, z tego względu, że jestem zbyt dużym fanem pierwszej części. Nie zrozumcie mnie źle. Bawiłem się świetnie przy drugiej i trzeciej części, ale moje serduszko jednak jest z pierwszą Mafią i bardzo czekam na odświeżoną wersję. Z innej strony, Studio 2K zawsze dowoziło i myślę, że spełnią zapowiedziane obietnice. To już tyle ode mnie dzisiaj. Mam nadzieję, że to krótkie podsumowanie Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Chciałbym też dowiedzieć się, czy takie krótkie podsumowania na temat gier są dla Was ciekawe. Jeśli macie jakieś sugestie, to piszcie w komentarzach. Ja już się żegnam i do następnego. Cześć!